Witam Państwa serdecznie. Witam Państwa serdecznie na drugim dniu, właściwie prawie że trzecim dniu konferencji Polish Scientific Networks. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwa widzę, mimo że piękna pogoda za oknem. Ale tutaj jest chłodniej, więc mamy tą przewagę, że jest chłodno, przyjemnie, można pobyć w moim towarzystwie. Zapraszamy Państwa dzisiaj na bardzo ciekawe dwie sesje wykładowe. Zaczynamy od sesji dotyczącej technologii IT. Po południu będzie sesja dotycząca innowacji w biotechnologii i medycynie. A pomiędzy tymi sesjami będziemy mieli, mam nadzieję, bardzo ciekawy panel dyskusyjny dotyczący sposobu na wykorzystanie potencjału polskiej nauki, nowoczesnych technologii w gospodarce. I teraz już oddaję głos przewodniczącym sesji dotyczących technologii IT, Stefanowi Dziębowskiemu oraz Jackowi Górze. Obaj są członkami Komitetu Programowego i przedstawią dzisiaj naszych wykładowców. Dzień dobry Państwu. Pierwszą sesję rozpoczniemy wykładem pod tytułem Jak odnieść sukces rynkowy, gdy mam tylko pomysł. Będzie to case study spółek takich jak K2, Audioteka i Lang Media. Wykład poprowadzi pan Michał Lach. Pan Michał jest twórcą giełdowej spółki K2 Internet SA. Uzyskał tytuł przedsiębiorcy roku 2009 w kategorii usług. Jest inwestorem lub założycielem kilku innych sukcesów rynkowych, w tym wspomnianych już spółek Audioteka czy Lang Media. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również był doktorantem i prowadził zajęcia dydaktyczne. Przez dwa lata pracował w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej PBK, równocześnie prowadząc szkolenia z marketingu i zarządzania. Obecnie pan Michał jest pracownikiem Business Angle oraz inwestorem związanym z Startup Hub Poland, społecznie założycielem i prezesem kliniki antynikotynowej oraz aktywnym podróżnikiem. Zapraszamy. Dzień dobry. Tak, to ja. Dziwnie jest tak słuchać o sobie. Jak już wspomniano, założyłem kilka firm, dokładnie 6. Jedna się nie udała. Mam też porażkę na koncie, to dobrze, bo będę wiedział chyba, o czym mówię. Spłodziłem 4 dzieci i przejechałem rowerem przez Indie. Pewnie dlatego zaproszono mnie tutaj, aby pokazać ludzką twarz biznesu. Oto ona. Bardzo proszę. Pierwszym celem mojej prezentacji, jaki postawiłem przed sobą, jest zachęcić, zmotywować młodych specjalistów IT do zakładania własnych firm. W tym celu posłużę się porównaniem. Działa. W tym celu posłużę się porównaniem własnej firmy do takiego stanu ducha, kiedy pakujemy plecak i wyruszamy przed siebie. Ale nie do all inclusive, żeby przez tydzień leżeć na leżaku. To owszem, może po latach przyjdzie, tylko wtedy, kiedy wsiadamy na rower i ruszamy w zupełnie nieznaną drogę. To jest taki stan ducha, kiedy smakujemy życie, doznajemy go. Jesteśmy w pełni po prostu aktywni i obecni. Czujemy, że żyjemy. Powiem wam taką anegdotę. Parę lat temu postanowiłem przejechać z Delhi do Bangkoku, ale z pewnych powodów okazało się to niemożliwe. Po drodze jest Birma, która jest nieprzemakalna wtedy jeszcze wówczas, przynajmniej dla europejskiego podróżnika. I nagle, ni stąd, ni zowąd, okazało się, że jestem w Indiach, mam miesiąc czasu. No więc kupiłem hinduski rower, taki najtańszy, zapakowałem, tak jak widać, ruszyłem przed siebie, zupełnie nie wiedząc, gdzie jadę, mając przy sobie maszynkę do gotowania i namiot. Przez miesiąc czasu codziennie doznawałem czegoś nowego. Okazało się, koniec końców, że to była podróż mojego życia. Podobnie jest w biznesie. Pierwotne założenia mogą się okazać zupełnie nierealizowalne, może się okazać, że nie są najlepsze, natomiast wydarzy się coś innego. Mówię o tym po to, żebyście wiedzieli, że szczęściu po prostu trzeba dać szansę, a w podróż taką może wyruszyć absolutnie każdy normalny człowiek. Mam nadzieję, że uznajecie mnie za normalnego. I chcę wam przy to powiedzieć, że jestem zwykłym chłopakiem z rowerem,
który jeździ i zakłada firmy, potem się cieszy wolnością, jaką te firmy dają, więc więcej jeździ i zakłada więcej firm. To samo możecie zrobić wy, a więc nie wiem, tam są drzwi, po prostu idźcie i załóżcie pierwszą swoją firmę, jeśli jeszcze macie wątpliwości, czy to ma sens. Z drugiej strony chcę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, przynajmniej moim zdaniem, bo niektórzy oczywiście patrzą na to inaczej. Niektórzy powiedzą, że szklanka jest do połowy pusta, ja powiem, że jest pełna. Moim zdaniem nie możesz nic stracić. Nawet jeśli po roku zamkniesz, będziesz lekko sfrustrowany tą własną firmę, to twoja wartość na rynku pracy zdecydowanie wzrośnie. Będziesz bogatszy o gigantyczne doświadczenie, jakiego nie zdobyłbyś pracując 20 lat na etacie. Co więcej, nie możesz nawet stracić tego roku. Czasu się nie da stracić, prawda? Można go tylko na różne sposoby spędzić. A spędzić rok czasu poprzez zakładanie własnej firmy to jest jeden z lepszych pomysłów na spożytkowanie czasu zawodowego, jaki mogę sobie wyobrazić. To naprawdę nie boli, to jest tylko kwestia stanu psychicznego. Takie pojęcie jak porażka, jak problem, to jest kwestia tego, jak na to spojrzymy. Nie wiem, czy wiecie, że w Islandii jest taka fajna książka o szczęściu, która to dokładnie opisuje, i rozdział Islandii zatytułowany jest "Szczęście to porażka". Tam jest zupełnie inne znaczenie słowa porażka. To nie jest znaczenie pejoratywne, tak jak u nas, tylko jest to normalna część życia związana z tym, że coś się robiło. Nie udało się, idziemy na piwo, pijemy, to następnym razem się uda. Może dlatego w Islandii jest zupełnie nienormalnie wysoki poziom wszelkich twórców w relacji do ilości mieszkańców. To jest taka Częstochowa, a ma znanych poetów i pisarzy. Może dlatego nie bali się wygrać z Anglią. Polecam przeprogramowanie własnego pojęcia porażki, pochylenie głowy do przodu, jak to kiedyś ktoś powiedział, pójście na nosorożca i po prostu założenie własnej firmy. Oczywiście korzystając z pomocy biznesu, tak żeby mogło dojść do tego kontaktu, do tej relacji, która tutaj zajmuje nasze umysły już trzeci dzień, mam na myśli relacje biznesu i nauki. A zatem jak już udało mi się was zmotywować, tak widzę, przynajmniej do założenia własnej firmy, chcecie dać szczęściu szansę, to jeszcze podzielę się z wami własnym spostrzeżeniem, w jakim kierunku najlepiej myśleć, jeśli chodzi o firmy IT. Nie wiem, czy czujecie tak jak ja to drżenie naszej cywilizacji związane z tym, że właśnie się wydarza kolejna wielka, i to ta będzie naprawdę wielka, rewolucja. Mam na myśli artificial intelligence. Ale sztuczna inteligencja wchodzi właśnie na drugą część planszy. Dla tych, co nie pamiętają, przypomnę dobrze powszechnie znaną opowieść o tym, jak został wynagrodzony wynalazca szachów. Zażądał, jak wiemy, żyta, pszenicy bądź ryżu, zależnie od szerokości geograficznej, w ilości takiej, która wyjdzie nam z działania pod tytułem: na pierwsze pole stawiam jedno ziarnko ryżu, na drugim są już dwa, potem 4, 8, 16 i tak dalej. Chodzi o to, że jak dochodzimy do końca pierwszej połowy planszy, do 32 pola, to uzyskujemy 18 milionów ziarenek. Zajęło nam to 32 ruchy. Można to w przypadku rozwoju niektórych technologii wprost przyłożyć do lat. 32 lata, rozwój był z perspektywy czasu dość powolny. Doszliśmy do 18 milionów ziarenek, jeszcze całkiem ogarnialna przez nasz umysł cyfra. Ale gdy wchodzimy na drugą połowę planszy, zaczyna się dziać prawdziwa magia. Miliony się bardzo szybko multiplikują po to, żeby się zamienić w miliardy, potem biliony i tryliony, i wtedy zjawiska zaczynają nam się wymykać spod kontroli. Nazywamy to wzrostem wykładniczym. Tak się dzieje obecnie z sztuczną inteligencją. Podam jeszcze dla zobrazowania jeden bardzo powszechnie znany przykład rozwoju technologii w wykładniczym wzroście. To jest fotografia cyfrowa. Pierwsza matryca została wymyślona, element światłoczuły, w 1969 roku. Miał 8 pikseli, więc umiał zmierzyć, że jest światło. Być może odrobinę jego natężenie. 3 lata później matryca miała 100 na 100 pikseli. Kolejne 10 lat zajęło wyprodukowanie pierwszej szafy, którą można było nazwać aparatem cyfrowym. Zrobił to notabene Kodak dla zastosowań przemysłowych. Kolejne 10 lat, czyli już jesteśmy na 20 którymś polu planszy,
pojawiły się pierwsze aparaty cyfrowe na rynku masowym, początek lat 90. Ale nie wiem, czy pamiętacie, że nawet wtedy część osób mówiła, nie, fotografia cyfrowa nigdy nie zastąpi analogu. Nie ma mowy w ogóle, co to jest. To zupełnie nie ta jakość zdjęć. I wtedy zaczęliśmy się zbliżać do końca pierwszej połowy planszy i nagle nastąpiło, tak, funkcja wykładnicza, wykres odleciał w górę, raptem kilka lat, kiedy fotografia cyfrowa zamiotła tradycyjną w niepamięć historii. Spójrzmy na to, jak jest dzisiaj ze sztuczną inteligencją. Pewnie część osób może się odnaleźć na tym żarciku, gdzie tutaj Ludek sobie mówi, o jakie to śmieszne, że ten robot potrafi robić triki podobne do małpki. Tak jest dzisiaj, ale to jest ten moment, kiedy zaczyna się to. I za chwilę powiemy tak jak ten drugi Ludek. Zgodzicie się z tym, co tutaj narysowano, jeśli zdefiniujemy odpowiednio sztuczną inteligencję. To nie ma być humanoid, który ma zmysły, percepcję, postrzeganie, marzenia i rozumienie świata takie jak my, tylko jest inteligentniejszy. No nie, mam nadzieję, że w tą stronę nigdy to nie pójdzie i głównie nie idzie. Sztuczna inteligencja to jest algorytm zazwyczaj, często zestaw również z hardwarem, który jest ekstremalnie wąsko dedykowany i ma po prostu szybciej i lepiej podjąć decyzję w bardzo wąskim zakresie. Czyli gra w szachy, prowadzenie samochodu, porady prawne, lekarskie za chwilę, księgowanie itp., itd., itp., itd., pisanie informacji prasowych. Część was może słyszała, ostatnio przeprowadzono badania, dając ludziom do porównania różne notki prasowe. Te napisane przez dziennikarzy i przez sztuczną inteligencję. I co wybrali ludzie? Ludzie wiadomo, co wybrali. Sztuczna inteligencja nie dość, że ciekawiej, to pisała oczywiście dużo szybciej, bo w 2 sekundy i wielokrotnie taniej. Ta krzywa się naprawdę wygięła. A wniosek, i gdybym chciało mi się nie jechać przez Indie, tylko zakładać kolejną firmę, to zdecydowanie założyłbym firmę, która w jakiś sposób będzie po prostu tworzyła sztuczną inteligencję, która zastąpi nasze rutynowe działania w jakimś wąskim obszarze. Zresztą jedna ze spółek, o której dzisiaj będę mówił, dostała ostatnio grant NCBiR-owski na kilka milionów złotych na napisanie grammar checkera dla Polaków. Grammar checkery ostatnio są znane, ale ten ma być dla Polaków, bo 20% błędów językowych to są kalki językowe, więc on ma być po prostu lepszym grammar checkerem. To jest sztuczna inteligencja, prawda? Zastępuje anglistów w poprawianiu prac pisanych przez osoby uczące się języka. Bardzo wąsko specjalizowana sztuczna inteligencja, która będzie lepsza od człowieka. Zachęcam do tego samego. A teraz dosyć tych dygresji, 3 konkretne startupy, które na świetle z perspektywy źródeł finansowania, czy sposobu finansowania, sposobu rozwoju, tak żeby pokazać wam różne drogi i dać szansę wyboru tej optymalnej. Pierwsza firma, którą założyłem, mając 26 lat, byłem doktorantem, nazywała się K2 Internet, zupełny przypadek, kolega powiedział, słuchaj, może założymy firmę internetową, a ja na to, a co to jest internet? I słuchajcie, nie uwierzycie, ale poszedłem do PAP-u i zamówiłem wycinki prasowe na temat internetu. 97 rok, słowo daję. No i dowiedziałem się już z tych gazet, co to jest internet i stwierdziłem, tak, to ma sens i przyszłość, chcę to zrobić. W tym samym czasie dowiedziałem się, że będę ojcem, no i to była już absolutnie ostateczna motywacja do tego, żeby to zrobić. Potem gdzieś przeczytałem, że to naprawdę jest dobra motywacja. I bardzo wiele osób zakłada firmy, kiedy już jest tak przyparte do muru, bo wie, że musi coś zrobić ze swoim życiem. Nie czekajcie na ten moment, bo potem jest ciężko. Tą firmę założyłem w ten sposób, że wziąłem komputer z domu pod pachę i zaniosłem do 2 kolegów do mojego biura. Zająłem wolny pokoik i usiadłem. Miałem 7000 debetu, nie miałem kompletnie nic. O internecie wiedziałem tyle, co wiecie. Nie miałem żadnych aktywów, znajomości, doświadczenia, know-how, kompletnie nic. Więc pierwsze tygodnie czy miesiące spędziłem na rozpoznawaniu tematu i wymyślaniu, co tutaj można zaoferować rynkowi, żeby się przyjęło. I rzeczywiście udało mi się taką pierwszą strategię skuteczną wymyśleć, po prostu banalną, no ale wtedy była czymś nowym, taki pakiet all inclusive dla tych, którzy chcą zacząć działać w internecie, w
wtedy 2% społeczeństwa korzystało z internetu, kompletnie nikt nic nie wiedział. Były firmy, które jedne dawały dostęp, gdzieś indziej można było założyć skrzynkę pocztową, gdzieś indziej zrobić stronę internetową, gdzieś indziej jeszcze to hostować. Ja stwierdziłem, że dla małych firm robię taki pakiet, gdzie to jest wszystko w jednym. Tanio, krótko, prosto, my wszystko robimy. Postawiłem los na loterii, wykupiłem za 1000 zł, pamiętam reklamę w dodatku biuro komputer Gazety Wyborczej i z drżeniem czekałem na efekt. No i po tej jednej reklamie rzeczywiście rozdzwoniły się telefony na tyle, że to się zwróciło i od tej pory już po prostu one były regularne, a firma zaczęła się rozwijać do poziomu spółki giełdowej po 10 latach. Ale najważniejsze jest to, że w tym pierwszym roku dwie rzeczy. Założyliśmy firmę w trzech, tak? Ten kolega, który mnie namówił, jeszcze jego pracownik i ja. W pierwszym roku, kiedy było naprawdę tak ciężko, że ja czasami nie miałem na bilet na tramwaj, żeby dojechać do własnego biura, kiedy trzeba było bardzo dużo wdawać, wszystko tworzyć, wymyślać i tak dalej, a owoców nie było, one były w imaginacji, tamci dwaj odpadli. Pewnie do dzisiaj ciężko żałują. Odpadli, bo nic nie robili, woleli tu i teraz pracować w swojej firmie DTP i sobie hulać, przejadając pieniądze tam zarobione, niż inwestować w tą spółkę, więc ja powiedziałem, ja albo wy, to nie ma sensu, sam to rozwijam. No i na szczęście zgodzili się odsprzedać niedrogo udziały. Puenta case'u K2 jest taka, że przyjąłbym inwestora zdecydowanie szybciej, bo to samo można było robić bez tej męki, braku pieniędzy na tramwaj. No wtedy byłem trochę młody i głupi, były inne czasy, to było 20 lat temu. Dzisiaj funduszy jest cała masa, one wręcz czekają na was i bardzo chcą usłyszeć o waszych pomysłach, ja również. W K2 przyjąłem inwestora dopiero w trzecim roku działania, kiedy fundusze same zaczęły się do nas zgłaszać i tu popełniłem kolejny błąd w wyniku braku wiedzy i doświadczenia. Przyjąłem fundusz niemiecki, który był instytucją, a nie ludźmi. Nie znam kompletnie naszego rynku, ci ludzie nie mieli doświadczenia biznesowego, to byli inwestorzy finansowi, więc tylko przeszkadzali. Ciągłe raporty, spotkania, które do niczego nie prowadziły, zero pomocy. Dzisiejsze fundusze są kompletnie inne, słuchajcie. Fundusze są tworzone przez takich ludzi jak ja, jeszcze dużo lepszych, bo nie jeżdżą na rowerze tyle. Oni naprawdę znają się na biznesie, mają doświadczenie, kontakty, po prostu są w stanie wam z pomysłu zrobić biznes. O tak, zresztą za chwilę wam opowiem opowiem o drugim przypadku. To jest firma Audioteka. Bardzo ciekawy przypadek, a mianowicie przyszło od któregoś dnia do K2 dwóch panów i powiedzieli, słuchajcie, mamy taki pomysł, żeby upublicznić w internecie archiwa Polskiego Radia. Mamy umowę nawet jakąś tam, nigdy jej nie pokazali, do dzisiaj te archiwa nie zostały opublikowane, no ale taki był pomysł początkowy i rzekome aktywo. I to koniec. Nie mieli nic, ani makiety strony, ani dalej, mieli nazwę, to fakt, natomiast koniec. Nawet nie mieli projektu graficznego logo, kompletnie nic, mieli wyłącznie po prostu pomysł, chcemy sobie upublicznić archiwa Polskiego Radia, ale nie mamy pieniędzy, więc przychodzimy do was z pytaniem, czy K2 nie chciałoby zrobić po prostu tego systemu w zamian za jakieś udziały. No i trafili akurat na bardzo dobry grunt, bo ja od lat o tym myślałem, żeby coś podobnego zrobić. Więc usiadłem z nimi do rozmów i powiedziałem, no nie, to najpierw strategia. Zamknąłem się na 3 miesiące, a propos tego, jak może działać inwestor, to jest opowieść teraz głównie. Zamknąłem się na 3 miesiące z najlepszym analitykiem i projektantem K2. I napisaliśmy najpierw strategię, która się okazała wygrywająca, polegała głównie na tym, że, dzisiaj to już można powiedzieć, że Audioteka miała reprezentować wydawców w sieci. Wydawcy się bali upubliczniać audiobooki, bo wiadomo, piractwo, nic nie sprzedadzą, tylko na chemiku ludzie będą, z chemika ludzie to będą brali. A my powiedzieliśmy, nie, każde pobranie pliku będzie watermarkowane, to jest taki cyfrowy znak wodny. Audioteka będzie hurtownią i każdy detalista typu Empik, Agora czy Merlin może z tej hurtowni pobierać pliki, sprzedawać gdzie chce, ale jeśli na chomiku się znajdzie jakiś plik, to my łatwo będziemy wiedzieli, kto dokładnie, który to Jan Kowalski, którego dnia ten plik pobrał, czyli kupił i upublicznił. Czyli możemy ścigać piratów, a zatem my ciebie reprezentujemy w sieci, ale jest jeden warunek, daj nam wyłączność online, no bo jeśli ktoś jeszcze będzie sprzedawał, no to oczywiście nie zagwarantujemy.
No i to była super strategia, bo wydawcy rzeczywiście poszli za tą ofertą i dali wszystkie swoje najlepsze pliki na wyłączność audiotece w kolejnych latach. No ale przed nami cały czas jest problem, jak założyć spółkę z dwoma panami, którzy mają pomysł. Ja rozumiem, prototyp, nie wiem, sprawdzony serwis, który już od paru miesięcy działa, ileś tam umów, ileś plików. Nie, nie mają nic, a ja chcę z nimi założyć spółkę, bo wiem, że a, nie ukradnę im tego pomysłu. Zresztą sam od lat taki miałem, więc nie o to chodzi, żebym sam to robił, bo potrzebny jest lider. Spółka bez lidera kompletnie nie ma sensu. Inwestuje się w liderów i ich pomysły, a pomysły zazwyczaj są drugorzędne. Przepraszam, bo mówię do naukowców, wy rozwijacie jakieś technologie, więc u was pomysł jest oczywiście często na równi z wami co najmniej. Więc próbując rozwiązać ten problem, zaproponowałem, że okej, K2 wniesie 500 000 w postaci swoich usług, zaprojektuje, wydesignuje, wykona, utrzyma i będzie rozwijać całą platformę i cały system przez rok, a wy macie przynieść content. Każdy audiobook przez was zdobyty na wyłączność, bądź nie na wyłączność, jest wyceniany na X. Jeśli zdobędziecie ich tam, nie wiem, minimum 1000, to obejmujecie za rok 50% udziałów. Jeśli obejmiecie, zdobędziecie mniej, no to macie mniej udziałów. Jeśli poniżej jakiegoś progu, to w ogóle nic. K2 zostaje z systemem pustym i sobie coś z tym zrobi. A jeśli więcej, no to jest premia, ale udziały są 50-50. I tutaj ciekawostka. Jeden z tych dwóch panów w pierwszym roku odpadł. Myślę, że bardzo sobie pluje w twarz. W tym pierwszym roku oczywiście trzeba było się karmić wizją, że kiedyś coś. System nawet jeszcze nie był upubliczniony, bo miał za mało kontentu. Trzeba było latać codziennie po rynku, przekonywać wydawców do tego, że to będzie duże, że to jest mądre, że to odniesie sukces. Spotkania, podpisywanie umów, ciężka praca, a nagrodą jest własna wizja, jakiej brakuje. Startup nie ma szansy się udać. Więc jeden z panów odpadł, drugi odkupił od niego udziały i miał sam te 50%. Spółka wystartowała. Oczywiście dynamiczny rozwój wymagał kolejnych rund finansowania, więc ich było jeszcze X. Ostatnia miała miejsce parę miesięcy temu, już przy wycenie 75 milionów. Więc na dzisiaj Marcin, który prowadzi, nadal świetnie rozwija firmę, która działa na 16 krajach. W 16 krajach już nie musi się bardzo rozwadniać, przyjmując kolejne pieniądze. I ostatnia spółka, tutejsza nasza, czy państwa bardziej, nie jestem z Wrocławia, Lang Media. To był nie ten klawisz. Podobna odrobinę historia, ale jednak odmienna, to ja sobie wymyśliłem, że chcę zainwestować w nauczanie języków obcych online i głównie słownik multimedialny, no bo widziałem tutaj dziurę, że internet nie jest wykorzystywany należycie. Powstały jakieś projekty typu Megasłownik, które za grube pieniądze, ale odtwarzały papier w internecie. No ale stwierdziłem, że znowu nie będę sam tego robił, tylko znajdę kogoś i zainwestuję. Wyszukałem w Google studenta Politechniki Wrocławskiej, 23 lata, który chciał się nauczyć języka angielskiego i napisał sam dla siebie prosty algorytm, który mu ułatwiał powtarzanie słówek. Nauczył się 3000 słów w rok, dał to swoim kolegom, zobaczył, że oni też się dzięki temu uczą, więc postanowił założyć stronę i dać dostęp płatny do tego swojego prostego algorytmu powtórek. I ja w coś takiego zainwestowałem, w sensie zadzwoniłem do niego, spotkaliśmy się, okazało się, że jest jeszcze trzeci facet, metodyk, który pisał kursy językowe na płyty CD. No i postanowiliśmy założyć spółkę we trzech, mając równo po 33%. Znowu żadnych preferencji, tak jak w audiotece, równy układ, jesteśmy partnerami. Nikt nikogo nie będzie żadnymi zapisami w przyszłości szachował. I kolejna ciekawa historia. W pierwszym roku, kiedy spółka się rozwijała, gdzie tworzyliśmy ten kurs od zera i ten słownik, czyli znowu trzeba było karmić się wizją, ten metodyk postanowił pozyskać 8-1 na żonę, na dokładnie tą samą działalność, więc rzecz jasna nie mogliśmy dalej pracować. No krótko mówiąc, bardzo chciał już dzisiaj, teraz w jakiś sposób pieniądze ciągnąć, a nie rozwijać firmę. Znowu odpadł. W każdej z firm ta sama historia. Ktoś nie wytrzymał tego pierwszego roku, gdzie trzeba po prostu pracować, a odkładać frukty na przyszłość.
każdej z tych firm były pozyskiwane granty unijne, które można było pozyskać dzięki pieniądzom od inwestora. W każdej z tych firm były kolejne rundy inwestowania. Do Langmedia przyszedł potem Benefit. Po to, żeby sprzedawać te kursy językowe dla firm, to też dzisiaj już jest całkiem spora firma. I to są trzy podobne, ale jednak trochę różne drogi rozpoczęcia w kontekście finansowym. Najprostszym dzisiaj rozwiązaniem jest jednak skorzystanie z biznesu. Mam na myśli, no to urządzenie nie chce mnie dzisiaj zdecydowanie słuchać. Daj mi pan następny slajd. Startup Hub Poland, który reprezentuje, potrafi dać finansowanie na absolutnie każdym etapie rozwoju. Poproszę następny slajd. Najciekawsze jest to, że można do nas przyjść, tak jak kiedyś do K2 z audioteką, po prostu z pomysłem i zupełnie bez ryzyka waszego my jesteśmy w stanie sfinansować te preinkubacyjne fazy wzrostu, czyli proof of principle i proof of concept. I ostatni slajd. Jeśli chodzi o to, jakie branże nas interesują, no to głównie stawiamy na, jak to nazwaliśmy, niszę polskiej konkurencyjności. Mam nadzieję, że państwo się tutaj odnajdą. Wygląda na to, że mój czas dobiega końca. Mamy kilka minut na pytania, gdyby ktoś jeszcze chciał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Michale. Bardzo interesujący wykład. Czy są jakieś pytania z sali? Mówił pan o tym, że przez ten ruch czasu osoby odpadły. A to było tak, że przez ten ruch czasu one miały jakieś finansowanie z tego, co robiły, czy zajmowały się tylko i wyłącznie tym projektem bez jakiejś pensji? Jak to wyglądało? Czyli czy powodem tego, że odeszli, było to, że nie mieli jakiegoś podstawowego środka utrzymania, czy było to, że tych pieniędzy było za mało? No, każdy przypadek jest oczywiście indywidualny, ale to nie było tak chyba nigdy, że nie można było po prostu przeżyć i dlatego musieli się posunąć do takich działań. Najwyrazistszy był ostatni przypadek, gdzie ten facet po prostu miał pieniądze, miał jakąś kwiaciarnię i tak dalej, miał inne dochody. Po prostu nie miał tyle wizji, cierpliwości. Chciał już teraz w jakiś sposób konkurencyjny pozyskać szybko pieniądze, a 8 jedynki pierwsze niestety takie były. Dzięki. Trzeba to powiedzieć. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytanie? Tam pan. Ja przepraszam, tylko dodam, bo zawsze się śmiałem, że nazwa K2 bierze się stąd, że to jest koncentracja i konsekwencja. To jest to, co spowoduje, że odnosi się sukces. Skoncentrować się i konsekwentnie iść do celu. Dzień dobry, Adam Stynik. Ja mam takie pytanie. Wspominał pan o tym, że jedna firma się nie udała. Czy mógłby pan trochę więcej powiedzieć o tym, może co to było, dlaczego się nie udało? Czy to też była kwestia tego, po prostu zabrakło tych liderów, czy może jeszcze jakieś inne czynniki wpłynęły na porażkę? Super. Super, dlatego że to ja byłem tym liderem, który nie wytrzymał pierwszego roku. Poważnie. To był nawet dobry pomysł i miał szansę odnieść sukces, tylko ja wtedy wyjechałem w tym roku, w którym rozwijałem ten startup, a robiłem to sam 7 razy i to na spore wyprawy, więc kompletnie nie miałem atencji dla tego projektu i się rozleciał. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytania takie może trochę bardziej techniczne. O watermarkingu krążą takie opinie, że najsłabszym punktem tego wszystkiego jest to, co zrobić, jak już ustalimy, kto to był ten zły. To znaczy, jeśli ten pan Kowalski został złapany, że to od niego wyciekło na chomiku, no to on zawsze może powiedzieć, ktoś mi się wyłamał na komputer, zgubiłem USB z tym, dałem to komuś w ramach uprawnionego dostępu, nie wiem, bratu dałem i on to gdzieś dalej wyciekł. Także to jest bardzo dużo możliwości. Może też powiedzieć, można też jakieś słupy wstawiać, że kupi to ktoś, kto naprawdę nie jest, nie można w żaden sposób ukarać go, bo on nic nie ma i tak dalej. Jak sobie z tym radzicie? Ale proponuję, żyjmy wizją, że to działa.
ale w praktyce to jest problem? Ten brak możliwości tak naprawdę ukarania tego, kto doprowadził do wycieku? No wie pan co, oczywiście, że to może być problem, tak jak i bez watermarku w normalnym życiu. Ludzie są w stanie wykorzystać źle nóż, prawda? I przepraszam, nie chcę teraz wnikać w te aspekty szczegółowe. Po pierwsze dlatego, że się tym nie zajmuję i nawet nie jestem w stanie panu udzielić tej odpowiedzi. Dziękujemy bardzo.